Siedzimy jak na tureckim Kazaniu Nie, ale no dobrze, piękna cisza, piękna pogoda. Ale dobrze, że deszczu nie ma. Dobrze, że nie ma, ale mamy dach nad sobą taki delikatnie dziurawy. Ale Tani dziurawy. Na kogo będzie kapało? Czy na ale mnie, dziurawy. czy na ciebie? Mówiłeś o tym, że tutaj te drewniane jest elementy do poprawy, a tutaj patrz, dach dach no, dachówka, zrobienia. No. Coś tutaj się zadziało, tak. Ale, no, ale może będą pieniądze. Bo radni postanowili ostatecznie nie podtrzymać twojego wniosku i przegłosowali nie tak dawno maksymalne podatki, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości. Zaskoczony tym jesteś? Troszeczkę też jestem zaskoczony, ponieważ zaproponowaliśmy ten wzrost 3 no, To jest z korzyścią dla budżetu gminy Oda, ponieważ no więcej pieniążków będzie w ramach naszych środków wewnętrznych. Ale to się ale rzadko, zdziwione ale ale rzadko zdarza się, żeby radni sami wnioskowali o wyższą wysokość jakiegoś podatku niż pada propozycja organu wykonawczego. Ale zdarzyło no się w Gołdapi. No właśnie, jest <laughs> wyjątkowo jestem zdziwiony, bo była taka jedna sytuacja w przeszłości w Dubeninkach. Tam podatek rolny został Ach. troszeczkę wyższy zaproponowany, czyli ta kwota bazowa do obliczeń wyższa, ale to taka była nieformalna umowa z Wójtem Sołtysów radnych i wójta, że ta nadwyżka pójdzie na drogi, pójdzie na zakup żwiru. Tutaj tak jakby bez żadnego celu, bez konkretnego wskazania, po prostu radni powiedzieli, robimy na maksimum. No, argumentowali to tym, że rok temu. Nie było żadnych takich drastycznych zmian i że te zmiany w tym roku były bardzo mocno potrzebne. No My tutaj staliśmy na propozycji tej 3% jako urząd miejski i zaproponowaliśmy takie stawki, ale no tutaj jasna odpowiedź radnych była, że trzeba je podnieść, a więc no tutaj no ciężko było z tym dyskutować. A przydadzą się te dodatkowe pieniądze? Na pewno przydadzą się dodatkowe pieniądze, bo jak popatrzymy na przyszłoroczny budżet, to nie jest to jakaś świetna sytuacja finansowa samorządu. Mamy wiele zadań do zrealizowania. Widzimy też, jak działa na nas inflacja, czyli jak wzrost cen powoduje wzrosty kwot w poszczególnych wydatkach w budżecie. No i tutaj no, dodatkowe pieniądze też się przydadzą, będą też dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, bo też została zmieniona ustawa. O finansach publicznych, a więc no tutaj to jest też takie delikatne światełko w tunelu, że wzrost nie tylko będzie ze strony podatków gminy, ale także z zewnętrznych źródeł. No właśnie, jak masz już jakąś symulację wpływów z budżetu państwa, bo Miały być właśnie zmiany odnośnie pitu, no bo PIT został obniżony. Tutaj w tym miesiącu być... też jeszcze ma przyjść tegoroczna kroplówka. Do budżetu jeszcze ona nie dotarła, nie wpłynęła do nas na konto, a więc no tutaj te zmiany będą widoczne i będą odczuwalne. Ale tak, chodzi, chodzi, zaraz... chodzi, chodzi mi o to, czy w przyszłym roku, czy masz już informację, czy w przyszłym roku wpływy z PIT-u dotychczasowe i wpływy Spitu po tych wszelkich zmianach, te dodatkowe jakieś tam kroplówki i tak dalej, w przyszłym roku dadzą większy wpływ do większy wpływ do budżetu, większy czy, wpływ czy do będziemy budżetu tym poszkodowanym Ale samorządem. o tym będą Państwo mogli się też dowiedzieć z propozycji naszego budżetu, ponieważ do dnia dzisiejszego ta propozycja musi zostać udostępniona dla Regionalnej Izby Obrachunkowej Radzie Miejskiej, a więc zaraz będziemy na ten temat dyskutować i rozmawiać na komisjach Rady Miejskiej w Goodapi. No do dzisiaj musisz ten budżet opublikować chyba nawet w BIP-ie, jak się nie mylę tak. Tak. Właśnie, ale nie każdy jakby umie czytać ten budżet, no a to pytanie jest w sumie dosyć takie ważnym pytaniem. Czyli Wie... warto by było przygotować jakieś takie analityczne wykresy, w prosty znaczy sposób analityczne. Ja przedstawić myślę, że... ten budżet, żeby mieszkańcy ja myślę, też mieli że... informację? To myślę, takie że... pytanie do ciebie teraz, no bo e... też nad tym się zastanawiamy. Wiesz co, myślę, że osoby, które nie, nie mają styczności, to one tego budżetu nie potrafią czytać, więc chętnie by... No to jest by... wiele tabelek, chętnie wiele strom... Chętnie by, tak podejrzewam, chętnie by widziały taką... Trzy-czterostronicowe, jakby to powiedzieć, streszczenie, gdzie byłoby wpływy, wydatki, wpływy lokalne, czyli przykładowo jakieś te opłaty, które ludzi interesują, czyli podatek być może od nieruchomości, podatek od środków transportowych, o którym ostatnio było dosyć tak głośno, żeby wiedzieć, jakie są z tego typu wpływy, czyli główne jakieś wpływy, główne wydatki, główne inwestycje, które będą realizowane. I no też mamy jakoś taką, to mamy tak nadzieję ogromną, I, że i zmiana. porównanie do roku yy, poprzedniego. 2024. Myślę, że to takim chłopskim językiem napisane 3-4 strony to by było coś, co ludzi by Czy też nie mamy taką nadzieję, że nowe podmioty, na przykład, w stosunku do zmiany podatku transportowego od 1 stycznia się zgłoszą, że powrócą te firmy, które e, przerejestrowały swoje pojazdy na inne lokalizacje, które są lokalizacje. więc miejmy tego. nadzieję, że jeszcze w skali roku ten wzrost budżetu będzie odczuwalny i widoczny. Ale to czas Teraz pokażę. No, ale to taki był cel obniżenia tego podatku na wniosek radnych. Radnych, z... mieszkańców, przedsiębiorców. Znaczy tutaj akurat konkretnie, no to radni z klubu zapominam tą nazwę, dobro, dobro i, współpraca. i współpraca, wnioskowali o to, przyjęli to, więc no miejmy nadzieję, że to tak jak mówisz się przełoży. Zobaczymy, no rok pokaże, no i wtedy będziemy działać i wyznaczać nowe kierunki, no bo wtedy będziemy jasno wiedzieli, czy przyniosło to korzyści dla budżetu gminnego i czy nastąpiła jakaś zmiana. Ale pomyśl, czy nie zrobić właśnie takiej krótkiej, zwięzłej informacji, gdzie będą podane takie podstawowe rzeczy, które ludzi mogą zainteresować, na Facebooku wstawić takie grafiki, Typu właśnie dochody, okay. rozchody pytanie, główne, na którym inwestycje. etapie, czy teraz, czy dopiero po uchwaleniu, ale myślę, że po uchwaleniu najlepiej będzie. E <coughs> nie wiem, czy to będzie lepiej. Ja myślę, że teraz można by było wstawić, dlatego że skoro mm, też nowi radni y często mówią o, o tej współpracy, o konsultacjach społecznych, to takie wstawienie dałoby y jakiś. Podejrzewam, odgłos wśród mieszkańców, więc do radnych poszłaby też jakaś informacja zwrotna, że na przykład to to nie jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. No, my też walczyliśmy może, w tym budżecie, w tym projekcie teraz. budżetu, żeby zobowiązania wymagalne były już zabezpieczone na cały rok, żeby nie było takiej sytuacji jak w tym roku, że do wynagrodzeń nauczycieli na jednej sesji musieliśmy dołożyć teraz na kolejnej sesji musimy dołożyć pieniążki żeby móc zapłacić świadczenia pracownicze w poszczególnych szkołach a więc dążyliśmy do tego żeby budżet był też w takim kierunku spięty żeby te wszystkie zobowiązania które wynikają po prostu bezpośrednio z zadań były przewidziane w tym budżecie. Kolejny istotny wątek zakład przyrodoleczniczy który niedaleko od nas. No, radni powiedzieli że znaczy powiedzieli, tak jest ich stanowisko, że nie chcą kontynuacji budowy tego zakładu przy wykorzystaniu środków marszałkowskich. Powiedzieli niejako, przynajmniej ja tak to stanowisko rozumiem, że, stanowisko. że mówią po prostu, jeżeli to ma być robione ze środków marszałkowskich z tą dotacją, to chcemy, żeby zaprzestać inwestycji, jeżeli z innych środków, to możemy to rozważyć. Co ty myślisz? Jakie jest twoje już w tej chwili stanowisko? Bo oni podjęli właśnie, oni podjęli formalnie stanowisko, czyli to ciebie niejako nie zobowiązuje do jakichś tam konkretnych działań. Ale jednocześnie bardzo mocno wskazują ci ten kierunek, jak zareagujesz. No tam, w ramach sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, zostały poruszone kwestie wskaźników, kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania tego projektu. Dlatego też w dniu dzisiejszym zostało przesłane do radnych Rady Miejskiej pismo, w szczególności do klubu, który był inicjatorem tego stanowiska, pismo z prośbą o wyjaśnienia. Wyjaśniliśmy też dokładnie, jak te wskaźniki się są liczone, jak wygląda ta sytuacja. No i Oczekujemy takiej po prostu współpracy partnerskiej, żebyśmy mieli wiedzę, w jakim kierunku oni uważają, że trzeba pójść. No, moim zdaniem e, wskaźniki, które są wskazane w ramach tego projektu, jesteśmy w stanie zrealizować też na początku grudnia mamy spotkanie w tej sprawie. I tak jak już wcześniej mówiłem na komisji, to za wiele w tym temacie się nie zmieniło, ponieważ czekamy na odpowiedź urzędu marszałkowskiego z wyznaczonymi terminami rozliczenia dotacji złożenia wniosku o płatność końcową. Czekamy na odpowiedź z poszczególnych instytucji dotyczące eksportu. Ekspertyzy przedstawionej przez y, byłego wykonawcę, a więc no, tutaj ten temat cały czas się toczy, ale także. Zaproponowaliśmy spotkanie, w ramach którego będziemy chcieli porozmawiać o przyszło, przyszłościowej możliwości zawarcia ugody w ramach tema, tego tematu. W ramach innych postępowań, które też odbywamy, proponujemy i rozmawiamy na temat ugody, bo są też idzie w takich kierunkach. No i chcemy zobaczyć, co z tego wyjdzie, w jakim kierunku uda nam się wypracować jakiś konsensus. Mówisz o ugodach. Jakie ugody masz na myśli z panami Słowikowskimi, chociażby odnośnie tych. Tak, z postępowaniem i pół miliona, dotyczącym budowy. Zakładu przyrodoleczniczego, czyli tej ostatniej faktury i rozliczenia całościowego projektu, ale także no, wiele postępowań, które się toczą w Gminie, na przykład postępowanie dotyczące e, w przeszłości, ponieważ w latach chyba 2021-2023, dowozu posiłków do trzech szkół, a więc no, tutaj też w, we wszystkich postępowaniach staramy się uczestniczyć aktywnie i tutaj też znaleźć optymalny kierunek, żeby zminimalizować ryzyko, ale także środki finansowe, które Gmina będzie. Będzie musiała zapłacić w przyszłości, jeżeli sąd wyda jakiś wyrok, albo tutaj zostanie wskazana jakaś strona. Przygotowujemy dokumenty, analizujemy i też no, proponujemy takie spotkania, żeby porozmawiać na ten temat. Czy to oznacza jeszcze, będę ciągnął temat z.pl. Czy to oznacza, że na tą chwilę ty jako burmistrz, jako organ wykonawczy, nie wyślesz do marszałka województwa wypowiedzenia tej umowy. Nie będziesz w ogóle dyskutował na temat rozwiązania tej umowy odnośnie Pierwszym do finansowania. krokiem będą inwestycji. wyjaśnienia w Urzędzie Marszałkowskich o kwotach, o możliwościach takiego rozwiązania, jak to by mogło wyglądać. Dlatego też jest pismo uszczegółowiające do radnych Rady Miejskiej, a kolejnym krokiem będą rozmowy na początku, a nie pisma, bo uważam, że nie ma co się z pismami wymieniać. Organizujemy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim i na ten temat też będziemy rozmawiać, ale no, będę dążył do tego, żeby no też tą sytuację wyjaśnić, wyjaśnić radnym, jak te wskaźniki mają wyglądać, jak należy je osiągnąć, tą efektywność całego projektu dotyczącego uzdrowiska Gołdap, a więc no tutaj też no takie dokumenty zostały dzisiaj przesłane i będą dostępne. No te wskaźniki to m.in. liczba odwiedzających tutaj ten zakład przyrodoleczniczy. Jak uczestniczyłem w tych ostatnich kilku tych spotkaniach, które były, padły ważne słowa. No moim zdaniem one wiele zmieniają, chociaż to może nie do końca zostało wyjaśnione. Mianowicie pierwsze takie słowa, które się pojawiały, bo ja przyznam się, ja nie czytałem tej umowy, nie wiem jak ona wygląda, nie mam jej, nie czytałem. Ale było, że tam ileś tysięcy musi się przewinąć przez ZPL. Później, to były to, wskaźniki całego projektu. A projekt to też jest ulica, to jest cała infrastruktura. Właśnie chciałem to powiedzieć. Później e, pani prezes Gold Mediki, która zabrała akurat głos na, to była komisja, czy spotkanie, chyba. chyba. komisja. Ona mówi właśnie, że to trzeba zupełnie inaczej czytać. Tutaj to też jest ważne, bo nie każdy z nas, moim zdaniem, potrafi czytać słowa, które są zapisane w takich dokumentach, bo one często nie są do końca rozumiane potocznie. Nie ma co potocznie. podchodzić zero jedynkowo, że danych tyle i tyle osób ma wejść do tego zpl i przejść przez niego. Tylko musimy projekt traktować całościowo jako projekt uzdrowiska gołda i wtedy jesteśmy w stanie moim zdaniem spełnić te wskaźniki. Mm. Czy nie odnosisz wrażenia, że jeżeli tak rzeczywiście jest, że nie wszyscy radni jeszcze to jakby zrozumieli? Dlatego bo takie bo pismo dzisiaj zostało przygotowane i wysłane do jest. nich, i mam nadzieję, że to rozwieje wszelkie wątpliwości. Powiedziałeś pismo: czy nie lepiej byłoby spotkać. Kolejnym się jednak krokiem teraz? będzie, bo na pewno też się po tym pojawią pytania, i kolejnym krokiem będzie właśnie zawarcie takiego punktu na komisji, żeby na ten temat porozmawiać? Może warto by było to jak najszybciej zrobić, już nie Taki wiem. Taki jest pan. Na... Aha, jest. Przyszły jest tydzień plan, bo... jest bogaty w komisjach. Nie, więc... no, nie ma tam chyba takiego punktu, więc Ale on nie był wnioskach zgłoszony. zawsze można na ten temat porozmawiać. No, o ile ta komisja się jedna, druga, trzecia nie przedłuży w nieskończoność. No, nie wiem, no nie ostatnie tak komisje trwają długo. A, a jeszcze jedna rzecz. Czy brałeś pod uwagę tu od, odnośnie już porozumienia z panami Słowikowskimi? Z tego, co do mnie gdzieś to dociera, to nigdy nie doszło do takiego wprost spotkania, gdzie siadają pełnomocnicy i państwo, panowie Kosty z jednej strony, ty, tw prawnicy twoi, i próbujemy znaleźć rozwiązanie. Bo tak jak przynajmniej rozmawiałem Bierzemy sobie na zapleczu, uwagę. czy nie jest to właśnie ten moment, to żebyście usiedli taki już teraz. został wyznaczony, zaproponowaliśmy takie spotkanie, i tu. Tutaj... Ale kiedy ono się odbędzie? No czekamy na termin. No to tutaj zwracam uwagę, że muszą, muszą spotkać się wszystkie strony. Nasz sprawie w procesowej reprezentuje na przykład prawnik z Białego Stoku. Drugą stronę reprezentuje prawnik chyba z Olsztyna, z tego co pamiętam. A Więc no tutaj ten termin musi być w szczególności dostosowany pod prawników, ale mam nadzieję, że zadzieje się to bardzo szybko. Ale... Nie wiem, ten pan, który był na tych na posiedzeniach, to był prawnik czy pełnomocnik? Nie, to jest a pełnomocnik. pełnomocnik tylko. Prawnik czy, a czy nie warto pierwszego w ogóle spotkania nawet na takim, jak nazwijmy to, ludzkim polu zrobić, czyli panowie słowikowscy plus ich pełnomocnik. Ty jako burmistrz, radca prawny z urzędu plus nie wiem, Tylko ktoś tutaj z wydziału. W toku takiego spotkania muszą uczestniczyć osoby, które mają na ten temat największą wiedzę, a największą wiedzę po naszej stronie i po stronie państwa człowiekowskich właśnie mają pełnomocnicy, którzy nas reprezentują przy stronach. I uważam, że to oni też e, powinni uczestniczyć zgoda, w kierunku wyznaczania ale ugody. Pełnomocnicy, tam są prawnicy i oni będą już tym prawnym językiem mocno operować, a tu mi chodzi o to, żeby po prostu, no nie namawiam nikogo, do, żeby usiąść przy obiedzie i przy wódce, ale chodzi mi o to, żeby po prostu usiąść przy stole najpierw po ludzku w ogóle porozmawiać, czy jest jakaś płaszczyzna, żeby dojść do porozumienia, no, bo... Chyba do tego doszliśmy ostatnio na komisji, ponieważ... Mi się wydaje, że jeszcze nie. Państwa Słowikowskich powiedział, że są skorzy do rozmów, skorzy no, do... Przyszli, to jest najważniejsze, bo już trochę wcześniej było powiedziane, że no sorry, nie widzimy w ogóle pola do rozmowy. Także tutaj no, bym powiedział, że to jest wyciągnięcie ręki z ich strony. Czy to właśnie nie jest ten moment, żeby teraz już spotkać się powiedzmy w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środę, przyjedźcie po południu, usiądźcie, Porozmawiamy. Być może to będzie dyskusja taka wzburzająca. Mam nadzieję, się. że to spotkanie się zadzieje na dniach, że w przyszłym tygodniu albo w kolejnym będziemy mogli na ten temat porozmawiać, ale no tutaj będziemy czekać też na informacje z drugiej strony. Bo też ja jakby patrzę w ten sposób, że jeżeli są prawnicy, to oni już operują prawnym takim językiem, dbają o dobromocno klienta, że no klient nie może na przykład stracić złotówki, musi wyjść na zero albo. On no, no nie ma możliwości, żeby stracił. I tak będzie y, dany prawnik na pewno reprezentował. A tutaj y, mamy ludzi, którzy są miejscowi, którzy mają też dobro, y, bym powiedział, mieszkańców, dobro społeczne na względzie. No bo ty dbasz po części czyli znaczy, po części Twoim zadaniem jako burmistrza jest dbanie o dobro mieszkańców, o budżet tej gminy. Y, panowie słowikowscy mają. O swój budżet, ale też to no, nie ma co ukrywać, że oni są na swój sposób pewnego rodzaju no, filantropami, chyba, no bo jednak Rominta dotują, wspierają jakieś inne działania, więc oni Dlatego też nie tylko liczą pieniądze. W środku dogadać się po prostu co do tak, zakresu Tak, tylko, tylko czy z prawnikami już od razu od początku, czy najpierw może lepiej w gronie czterech, sześciu osób? No, z prawnikami to też będzie takie grono. No zobaczymy, <laughs> ale, jaki kierunek zostanie ale... zaproponowany przez drugą stronę, ponieważ też. Dzisiaj pewnie będę w tym temacie rozmawiał, rozmawiał z pełnomocnikiem, a więc zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie na ten temat. Pomyśl, bo, bo Na mówię, razie bo... dzisiaj do siebie odzwaniamy. Ważne, do że już drugiej. rozmawiacie, a nie pismo. Jeszcze tak nie porozmawialiśmy dzisiaj, ale. Ale do... telefon to jest rozmowa, a tak. nie pismo, bo no pismo tak. to jest takie straszne wczoraj zostało wysłane, a więc tutaj już ten kierunek został e, określony, że zapraszamy do rozmów, że jesteśmy chętni do rozmowy. No i mam nadzieję, że to spotkanie uda się w jak najszybszym czasie zrealizować. Dobra, przejdźmy do kolejnego punktu, który nie tak dawno jeszcze rozgrzewał trochę można powiedzieć internet nie mocno ale troszeczkę rozgrzewał. Temat alkoholówki, czyli sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Dzisiaj miałeś wywiad dla telewizji polskiej, dla olsztyńskiej chyba tak. jakiś krótki na ten temat. Na jakim etapie to jest? Czy poszły jakieś pisma w tym momencie już do konsultacji, do sołectw i do rad? Myślę, że w poniedziałek, wtorek wyjdą, ponieważ projekt uchwały został zaproponowany dla Rady Miejskiej. Został poddany pod po prostu ich jeszcze konsultacje i tam też podały sugestie. Znaczy Rady Miejskiej? Nie, tylko radnych. Radnych Rady Miejskiej. Bo tutaj rozróżnajmy tak, moim tak. zdaniem, bo Rada Miejska, no to obraduje. Obraduje. Na, nie, to tutaj na posiedzeniach nic takiego nie było. Pani przewodnicząca też uczestniczyła w tych rozmowach i rozmawialiśmy na temat godzin, no i tutaj radni w takiej małych Rozmowach z mieszkańcami i też wspólnie z nami e, zaproponowaliśmy, że godziny, w ramach których e, w proponowanej uchwale będzie zakaz proponowany sprzedaży alkoholu, będą to godziny od godziny 23 do 6. pierwszej wersji tej uchwały były godziny 22, 6. No bo tak nawet było w głosowaniu wtedy, tak, internetowym, było w głosowaniu, że 6, ale, ale jeszcze w rozmowach porozmawialiśmy tutaj zarówno z przedsiębiorcami, jak i z radnymi, i dlatego też no, takie stanowisko będzie, a nie inne, i taki projekt będzie poprawiony właśnie i poddany pod opinię jednostek pomocniczych gminy Gonda, czyli sołectw, tutaj też osiedla i jednostka wojskowa z tego co pamiętam też opiniuje. Tam jest chyba 30 dni na taką opinię, tak? Czy, nie pamiętam czy się mylę? A nie 10 A nie 10? Musiałbym wrócić do dokumentów. Chodzi mi o to czy jest możliwość, że jeszcze w grudniu na przykład taka uchwała zostanie podjęta. Mam nadzieję, że, że na ostatniej sesji w tym roku taka uchwała zostanie podjęta przez radę miejską, oczywiście jeżeli rada miejska wyrazi taką wolę, no bo to jest w gestii radnych rady miejskiej. Jak, jak odnosisz się do. Przechodzimy do tematu takiego ogólnopolskiego. Jak odnosisz się do sprawy dyplomu w pewnej uczelni, teraz zatrzymania pana Sutryka? Pojawia się ciągle gdzieś to nawiązanie do tego, że w naszym urzędzie byli włodarze jeszcze obecni, którzy urzędnicy zdobyli dyplomy ów uczelni. Czy to wpływa na przykład na Twój punkt widzenia, na te osoby, które mają dyplomy z tej uczelni i będziesz trochę inaczej je traktował. Widzę tutaj, no została w tej że, że prokuratura, sekretarzy. poszczególne organy wyciągają poszczególne wnioski, analizują tą sprawę i jeżeli postawią Komukolwiek z naszego gołdawskiego, czy znaczy to tutaj obecnego, czy stawiają zarzuty, samorządu. jeżeli dyplomy zostały ewidentnie kupione, bo to głównie o to tak, się rozbija. ja no Też nie jestem organem, który ma za zadanie ocenić, czy ktoś dyplom kupił, czy go zdobył, e... okay, czy jeździł jest na studia, czy co chodził. Innego. To nie ja jest wierzę, rola moja. Uczyli. Ja mam nadzieję, że organy ścigania po kolei będą bombelkować i wyjaśniać. Moje tę pytanie sytuację. jest troszeczkę może inne. Czy y, ty masz w tej chwili na przykład inne spojrzenie na dyplom z ów uczelni? niż na przykład zdobyty na jakimś uniwersytecie kompletnie innym też dyplom, jakiś tam MBA czy jakiś kurs. No na pewno, czy... że dyplomy są w świecie naukowym bardzo kontrowersyjne, ale trzeba zwrócić uwagę, że na tą uczelnię chodziło bardzo wiele osób i nie wszyscy, jak wynika z rozmów, zdobywali te dyplomy. Można powiedzieć, że w pewnego rodzaju nielegalny sposób. Były osoby, które sumiennie się uczyły, które naprawdę uczestniczyły w tych zajęciach, a więc dajmy tutaj organom kontrolującym ocenić to i jasno określić, kto w jaki sposób zdobył dyplom. A ja myślę, że to z czasem przyjdzie. Tutaj Mazurek ze Stanowskim na, na swoim kanale Zero bardzo ciekawie na to zwrócili też uwagę, że bardzo wielu młodych ludzi, którzy, którzy korzystali z tej uczelni, uczyli się na tej uczelni, Teraz jest poszkodowanych, bo oni naprawdę się niektórzy przykładali, a, a, ich, dok a, ich, a ich dokumenty do tych jak osób, ktoś zobaczy, wyłamały to się robi... z schematu. Nie? Dokładnie, spojrzał na no, no, chyba żarty. no tak. A więc no, to jest taki moim zdaniem kierunek. Nie możemy wszystkich traktować jednakową miarą. Każdy mógł inaczej się uczyć, mógł uczęszczać, mógł jeździć, mógł robić te zajęcia zdalnie, a więc no, tutaj myślę, że organy, które kontrolują ten proces, jasno się wypowiedzą w tym temacie jeszcze. Przegadali. Nie pilim, nie jedlim, <laughs> zmarzlim. Dzięki wielkie, i Cześć. pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.